Tak jak my tutaj pracujemy w teatrze, to robimy naprawdę różne rzeczy, bo robimy obuwie na przykład z różnych epok. Starożytne, średniowieczne na przykład. Ostatnio żeśmy robili do bitwy pod Grunwaldem. Tak, takie różne, no, różne cuda, cudeńka takie, różne dziwolągi dla krasnoludków. No, no naprawdę, nawet raz żeśmy robili dla konia obuwie, który na scenie grał. Nigdy nie uważałem, żeby to był jakiś przypał, żeby być szewcem. Zawsze się do tego wręcz wyróżniałem się tym, bo każdy jest jakimś tam sprzedawcą, ktoś jest tam pracownikiem technicznym, coś tam. A ja jestem szewcem rzemieślnikiem, zawód, który ma długą historię w naszym kraju. Buty mnie zawsze interesowały. Skończyłem technikum mechaniczne w Warszawie, ale cały czas pracowałem u ojca w warsztacie, uczyłem się, pomagałem mu, a później po skończeniu szkoły, po zdaniu matury, już zostałem w zawodzie. Mój tata świętej pamięci prowadził zakład szewski. A że troszeczkę ściemniałem, nie chciało mi się uczyć. Ojciec powiedział, że na pewno nie będę sobie żadnych robił przerw. I żeby, jak to się mówi, wyszedł na ludzi, mówi, będziesz pracował u mnie, to ja cię będę pilnował. Buty trudniej się robi na scenę. Buty na scenę są trudniejsze, bo no, tam trzeba naprawdę włożyć swojego serca, że tak powiem, więcej. No i tych umiejętności. Bo buty na ulicy, to nie oszukujmy się, no idą standardowo, idą spod maszyny i nie mają tego ducha swojego. To są baletki na scenę do tańca klasycznego. Klasyczne, miękkie baletki. Uważam, że to zawód, który wróci. Wróci, bo ludzie będą chcieli mieć tak jak kiedyś buty ładne, zrobione, jak nie zrobione, no to czy tam szyte. Jest taki szef, bardzo znany w świecie, przede wszystkim kobiety go znają, Manolo Blahnik, który zarabia ogromne pieniądze, ogromne. Jest znanym szewcem, robi buty dla najlepszych domów mody. Ale można być też zwykłym rzemieślnikiem dzielnicowym, którego kochają wszystkie babci, wszystkie pani, który naprawia wszystkim buty, prawda, naokoło i wszyscy są zadowoleni.